Cześć, Michał Kapery z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie, zapraszam na kolejną prasóweczkę bokserską. Dziś będą głównie tematy polskie, a zaczniemy sobie od naszego ciężkiego Andrzeja Wawrzyka, bo wczoraj oficjalnie wszem i wobec ogłoszono całemu światu, tutaj macie grafikę, że nasz Andriuszka 14 grudnia na gali organizowanej w Kalifornii, pokazywanej w internecie przez Fight TV, zmierzy się z Kubratem Pulewem, byłym pretendentem do mistrzowskich pasów kategorii ciężkiej. Ta gala, na której Wawrzyk zmierzy się z Kubratem Pulewem, to będzie jedna z gal rozgrywanych w ramach takiego cyklu gal takich jedno-dwugwiazdkowych, niezbyt potężnych, organizowanych w tym samym obiekcie, tak mniej więcej co miesiąc, albo czasami nawet dwa razy w miesiąc. No i tym razem trafiło na Andrzeja Wawrzyka i Kubrata Pulewa, to oni będą jednymi z głównych atrakcji wieczoru, tego bokserskiego wieczoru w Kalifornii. Ja wiem, że te kolejne informacje o powrotach, o walkach Andrzeja Wawrzyka budzą wiele kontrowersji, pewnie wielu z Was oglądało ten wywiad z trenerem Raubo, który zdecydowanie odradza Andrzejowi Wawrzykowi konfrontację z Kubratem Pulewem. Wiadomo, Andrzej Wawrzyk ma taką opinię wśród kibiców zawodnika, no, po prostu ze słabą szczęką, tak? I kibice obawiają się, mają obawy, że ta walka z Kubratem Pulewem może się dla niego zakończyć źle. Są to poniekąd też obawy uzasadnione, natomiast jak tak sobie na spokojnie spojrzycie w rekord Andrzeja Wawrzyka, no to tam jest czasówka z Aleksandrem Powitkinem. Jest ten ciężki, bardzo ciężki nokaut z Michałem Bołozem, który jednak no, nie należy do czołowej dziesiątki rankingu magazynu The Ring, tak? To nie jest zawodnik klasy światowej, jednak Andrzej Wawrzyka ciężko znokautował. Jest ten słynny, pewnie pamiętacie, Wawrzyk Dance, tak? Z walki z Denisem Bachtowem, którą jednak Andrzej wygrał, pamiętajcie, on tam zatańczył w tej walce, ale tę walkę wygrał i to tyle. Jeszcze wiem o przynajmniej jednym incydencie takim sparingowym, dosyć ciężkim dla Andrzeja Wawrzyka, jeszcze z Jimu Przypetofiego, z Jimu nokautu i to tyle, tak? Nie było żadnych wielkich, takich spektakularnych nokautów w karierze Andrzeja Wawrzyka w oficjalnych walkach. To nie jest tak, że on notuje nokaut za nokautem. Miał ten nokaut ciężki z Michałem Bołozem. No i pewnie stąd te obawy. Natomiast jeszcze ostatnio Andrzej podreperował sobie rekord wygraną z Kamilem Bodziochem. No i teraz jako zawodnik z wygraną w rekordzie może wychodzić do Kubrata Pulewa. Ale no to trzeba powiedzieć otwarcie, tak, że Kubrat Pulew, jego styl boksowania, jego fizyczność, jego warunki, to jest taki gotowy przepis na klęskę dla Andrzeja Wawrzyka. Niestety, tak, no bo to jest, oprócz tego, że to jest zawodnik z taką bardzo poprawną techniką bokserską, to jest dobry, dobrze technicznie boksujący zawodnik, to też jest kawał chama takiego ringowego, o czym przekonali się pewnie też i polscy zawodnicy, którzy mieli okazję z nim szparować w Niemczech albo w Bułgarii. Nie pamiętam, czy te sparingi były. To jest taki ringowy cham. Gość, który potrafi walczyć brudno, który potrafi też mocno uderzyć, nie ma jakiejś takiej pojedynczej jednej bomby, natomiast jest zawodnikiem bijącym mocno, jest bardzo silny fizycznie, potrafi przyjąć, on przegrywał przed czasem tylko z Antonim Joshuą i z Władkiem Kliczką, także no, z nimi przegra przed czasem, to nie jest wstyd i też tam im się stawiał w tych walkach. Ostatnio, to jego ostatni występ, 12 rund z innym ringowym chamem i rzezimieszkiem Derekiem Chisorą, więc jeśli szukamy jakichś takich punktów zaczepienia ze strony Andrzeja Wawrzyka, jak on mógłby z tym Pulewem wygrać, to ciężko tutaj coś znaleźć, tak? Bo ani przewagi warunków fizycznych specjalnej nie ma. No może jest troszkę szybszy od Pulewa, bo Andrzej jest zawodnikiem szybkim, jak na wagę ciężką, to też wielu ludziom umyka. Natomiast takiej walce bezpośredniej, jeden na jeden, cios za cios, no to walki z Pulewem nie wytrzyma. Andrzej też nie jest królem nokautów raczej. Niech was nie zmyli ta walka z Kamilem Bodziochem, więc no ciężko tutaj znaleźć jakieś atuty po stronie Andrzeja w konfrontacji z Kubratem Pulewem. Jeśli tak sobie próbować wytypować ten pojedynek, to wydaje się, że jedynym takim racjonalnym typem na tę walkę jest nokaut Pulewa na Andrzeju Wawrzyku. Ale obym się mylił, chętnie odczekam to wszystko 15 grudnia o poranku. Życzmy Andrzejowi zwycięstwa w tej walce, a jak nie wygra, to żeby chociaż z ringu obaj zawodnicy zeszli w pełni zdrowia. W każdym razie 14 grudnia walka Andrzej Wawrzyk kontra Kubrat Pulew. No i trzymajmy kciuki za Andrzeja. Pozostajemy przy klimatach zamorskim, bo za wielkim morzem cenne sparingowe doświadczenie, moi drodzy, zdobywa nasz czołowy polski półciężki Paweł Stępień, który ma okazję do sparingów ze zunifikowanym czempionem w limicie 175 funtów Arturem Beterbiewem. Mega cenne doświadczenie dla Pawła Stępnia. Zresztą, co ważne, to nie jest
pierwszy raz, kiedy Paweł ma okazję sparować z Beterbijewem. On wcześniej był też u Rosjanina, czy tam oficjalnie teraz Kanadyjczyka, i najwidoczniej ekipa Beterbijewa ceni umiejętności sportowe Pawła Stępnia i po raz kolejny go tam zaprosili, i miejmy nadzieję, że Paweł Stępień z tych sparingów wyciągnie cenne wnioski. Paweł często narzekał, że jemu jest ciężko o rozwijanie się, gdy nie ma dobrych, mocnych sparing partnerów tutaj u siebie zawsze. Ja też w Szczecinie mieszkam tak jak Paweł, także wiem, jak tutaj te sparingi wyglądają. Rzadko jest, że tutaj ktoś wartościowo do Pawła na sparingi dojeżdża. Ostatnio przecież Joshua Błacki był jeden Brytyjczyk, wcześniej były wizyty, na przykład tam, nie wiem, Kamila Szeremety, ale był Janek Czerklewicz też, ale ciężko jest o taką codzienność cenną sparingową dla Pawła Stępnia, więc dobrze, że wyjechał tam za morze z Beterbijewem sparować, i miejmy nadzieję, że coś z tych sparingów ciekawego wyniesie. Paweł Stępień dla mnie to jest taki zawodnik ciekawy i trochę zagadka, tak? Bo słuchajcie, jak się go ogląda i w większości walk, i na sparingach, no to momentami naprawdę szczęki opadają. To jest zawodnik z niesamowitą taką motoryką, taką elastycznością, taką naturalną czutką bokserską. Do tego jeszcze potrafi uderzyć, i to potrafi mocno uderzyć i na górę, i na dół. To jest zawodnik, zresztą, którego wypatrzył gdzieś tam przed laty Andrzej Gmitruch, a Andrzej Gmitruch miał oczko do zawodników, którzy mają talent, także to też jest dobra rekomendacja dla Pawła. Natomiast ja mam wrażenie, że Paweł jest takim zawodnikiem bardzo mentalnie wrażliwym, no i niestety potem w ringu, a mental w ringu jest ważny, efekt jest taki, że on pełni swoich możliwości nie pokazuje. Ja powiem, że z bólem serca oglądałem tę majową walkę Pawła z Joshuą Buacim, bo jeśli z tej walki wyciąć tak jakieś pojedyncze fragmenty, w których Paweł boksował tak, jak powinien, dobrze, no to można by odnieść wrażenie, że Joshua Buacki to jest zawodnik, którego Stępień po prostu powinien zrobić. Natomiast tam zabrakło, nie wiem, jakiejś takiej ikry zdecydowania. Może Paweł miał w głowie, że boksuje ze świetnym zawodnikiem, no i miał w głowie, że i tak sobie dobrze z nim radzi, także najwyżej walkę przegra, ale dobrze się pokaże. No i efekt był taki, że tę walkę przegrał, tak? Ja miałem wrażenie, że Paweł obok pojedynku tego przeszedł. Być może łatwo coś mówi, tak sobie siedzę tutaj przy biureczku i wam o tym opowiadam. Paweł być może miał inne wrażenie, będąc w ringu z Joshuą Buacim, ale no chyba większość z was, jak patrzyło się na tę walkę z Buacim, to miało się wrażenie, że Paweł nie jest zawodnikiem boksersko gorszym Buaciego, tylko no czegoś tam zabrakło. Zabrakło jakiegoś takiego jaja zacięcia, i zresztą podobna sytuacja była chyba w pierwszej walce na przykład z Markiem Matyją. To w Rzeszowie chyba była ta pierwsza walka, w której no właśnie takiej ostrości ikry zabrakło Pawłowi Stępniowi, no i dlatego ta walka się wyglądała tak, jak wyglądała. Także mi się wydaje, że Paweł Stępień jest zawodnikiem z mega potencjałem. Gdyby nie był zawodnikiem mocnym, nie dostawałby zaproszeń na sparingi do Beterbijewa. Widać, że być może tam go cenią bardziej, niż my go tutaj w Polsce cenimy. Ale w ringu potem, jak Paweł wychodzi, no to czegoś tam brakuje w tych dużych walkach i szkoda, tak? Bo chciałbym, żeby zobaczyć kiedyś go w takiej walce, w której pokazuje pełnię swoich możliwości, pełnię swojego potencjału. Kolejna walka prawdopodobnie na gali nokautu na początku przyszłego roku. Miał Paweł zaboksować na tej ostatniej gali z Cieślakiem Włodarczykiem w Zakopanem, ale były problemy zdrowotne. Teraz są sparingi z Beterbijewem. Na pewno to jest doświadczenie cenniejsze, sparing z Beterbijewem, niż nawet prawdziwa walka, ale z jakimś zawodnikiem, z jednym z takich, którzy przyjechali do Zakopanego na tę galę ostatnią dla zawodników z undercardu, także niech Paweł trenuje, niech się uczy, niech nabiera krzepy, i miejmy nadzieję, że zobaczymy go w dobrym występie już niebawem. Pozostajemy przy tematach polskich, ale znów zagranicznie będzie, tylko tym razem nie Ameryka, a Dubaj, bo tam do pojedynku zaplanowanego prawdopodobnie na 17 lutego w Arabii Saudyjskiej szykuje się Badu Jack. Oczywiście rywalem Szweda ma być Łukasz Różański, bo Badu Jack ostrzy sobie zęby na pas WBC kategorii bliżej należący do Łukasza. Na razie oficjalnie tej walki nie ogłoszono. Ona ma się odbyć na undercardzie gali Fury kontra Usyk. Mega historyczne wydarzenie. No i wyobraźmy sobie tam walkę Polaka o mistrzowski pas. Byłoby to coś wielkiego, ale na razie jeszcze nie ma oficjalnego ogłoszenia. Ale i Łukasz trenuje, i Badu Jack trenuje. I co ciekawe, to jest news. Teraz Badu Jack trenuje pod okiem Jonathana Banksa. Do poprzednich pojedynków, od momentu, gdy wyprowadził się do Dubaju, Jack trenował z Antonem Chillem Wilsonem, czyli z trenerem, który też na przykład szykował Alena Babicza do tej przegranej walki z Łukaszem Różańskim.
Teraz na to wskazują obrazki z mediów społecznościowych, jednak Badu Jack wrócił do pracy z Jonathanem Banksem, on trenował z nim wcześniej, czy to dobrze, czy to źle, no zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, jak Różański i Jack wyjdą do ringu. Ja nie uważam, żeby Jonathan Banks był jakimś wybitnym trenerem, on był przez lata u boku Emanuela Stewarda jako część obozu Władimira Kliczki, potem Kliczko wybrał go na następcę za Emanuela Stewarda po jego śmierci. Tam był też James Ali Bashir w tym obozie, natomiast Kliczko wybrał Jonathana Banksa. Czy dlatego, że był lepszym trenerem? Nie uważam. No, uważam, że jednak James Ali Bashir jest trenerem lepszym niż Jonathan Banks, ale być może tam zagrał jakieś sprawy, takie relacje personalne. Zresztą mam wrażenie, że James Ali Bashir był potem rozgoryczony, że Kliczko zdecydował się jednak wybrać Jonathana Banksa na swojego następcę Emanuela Stewarda. Jonathan Banks trenował też na przykład Gennadija Głowkina w ostatnich latach. I nie uważam, żeby coś ciekawego wniósł do boksu Kazacha. Ciężko powiedzieć, czy to warsztat trenerski Jonathana Banksa, czy Gennadij Golovkin już po prostu słabł i tracił te swoje naturalne atuty, którym wcześniej imponował. No, ciężko mi to ocenić. Chyba każdemu to ciężko ocenić zawsze, bo część sukcesu, część pracy jest po stronie zawodnika, część po stronie trenera. W każdym razie teraz Jonathan Banks szykuje Badu Jacka na Łukasza Różańskiego i czekamy na wieści. To będzie naprawdę mega wydarzenie. Łukasz Różański kontra Badu Jack 17 lutego na historycznej gali Fury kontra Usyk. Oby to doszło do skutku. A na zakończenie jeszcze newsik również z Bliskiego Wschodu. Arabia Saudyjska 23 grudnia tam ma dojść do walki Antoniego Joshua z Otto Wallinem. I zwycięzca tej walki będzie miał prawie pewną zaklepaną walkę o pas IBF wagi ciężkiej z Filipem Hrgowiczem, bo scenariusz jest taki, że aktualnie pas IBF należy do Aleksandra Usyka. Usyk 17 lutego boksuje z Tysonem Furym. No jeśli Usyk wygra, no to pewnie Fury będzie chciał rewanżu, zakładam, że taki będzie scenariusz, a Federacja IBF już teraz powiedziała, że w rewanżu Fury kontra Usyk nie będzie pasa w stawce, no bo oni zabierają pas i obowiązkowa obrona. Obowiązkowa obrona z Filipem Hrgowiczem, wtedy o wakat Filip Hrgowicz zawalczy z kolejnym w rankingu, a tym będzie zwycięzca walki Otto Wallin kontra Antony Joshua. Natomiast Eddie Hearn udzielił wywiadu portalowi Boxing Social i stwierdził, że prawdopodobnie zanim ten pas stanie się wakujący, czyli zanim odbędzie się walka Usyk kontra Fury, zanim Federacja IBF podejmie jakieś kroki i będzie musiał zwakować się zwycięzca walki Fury kontra Usyk ten pas. Swoją drogą Fury nie będzie musiał czekać na decyzję Federacji IBF, bo on ogłosił, że jego interesuje tylko pas WBC, więc nawet jak z Usykiem wygra, to pozostałe pasy zostawi, no ale w każdym razie Eddie Hearn twierdzi, że do czasu, gdy to się wszystko rozegra, jeśli chodzi o pas IBF, to prawdopodobnie będą już podpisane kontrakty na walkę Joshua kontra Wilder. Oczywiście, że zakładając, że Wilder 23 grudnia na tej gali, na której również Joshua boksuje z Wallinem, pokona Josepha Parkera, Eddie Hearn ocenił jako na bardzo wysokie szanse na walkę Wilder kontra Joshua w przyszłym roku. Wcześniej, mówię wam chyba o tym, Mauricio Suleiman twierdził, że to mógłby być idealny eliminator WBC, taki finałowy eliminator Joshua kontra Wilder. Eddie Hearn twierdzi, że to największa walka w tym momencie do zrobienia w boksie. Akurat z tym się nie zgadzam, ale na pewno będzie mega ciekawa. W każdym razie Eddie Hearn zasugerował, że dla niego wyższy priorytet będzie miała walka Joshua z Wilderem niż ewentualna walka o pas IBF z Filipem Hrgowiczem, ale zobaczymy, bo tych opowieści na temat tego, co będzie w przyszłości, to już nasłuchaliśmy się mnóstwo. No, z jednej strony to są olbrzymie pieniądze za walkę z Wilderem, które to pieniądze są w stanie skłonić każdego zawodnika do walki z każdym zawodnikiem albo każdego promotora, żeby usiąść przy jednym stole z każdym innym konkurencyjnym promotorem, ale z drugiej strony będziesz do wzięcia pas IBF, tak? Więc to też jest cenny skalp. Zobaczymy. Na razie Hearn twierdzi, że ważniejszy jest Wilder niż pas IBF i Filip Hrgowicz, a w tej prasówce to wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Buongiorno. Pasión.